Na Gigancie dobiegają końca prace nad ubiegłorocznym projektem w ramach jaworznickiego budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy, że wówczas zwyciężył projekt Mieczysława Długosza pod tytułem Strefa sportowo-rekreacyjna Gigant – teren przy blokach TBS. W ramach tego zadania zostały już wykonane niemal wszystkie prace. Jak informuje strona JBO, prace nad tym zadaniem mają zakończyć się 18 października. Skończony został plac zabaw, odwodnienie wokół boiska, bo tu jest zrobiony drenaż francuski wokół boiska, odprowadzony jest do studzienki. No i ten chodniczek, na którym tu stoimy, wyposażony w ławeczki. Plac zabaw jest również wyposażony w ławeczki. Także no widać już postęp, jak się to ślimaczyło wcześniej, tak teraz to widać, że posunął się projekt do przodu i widać to. No, co do boiska, no prawdopodobnie będzie nieskończone, ale to już na to nie mamy wpływu jako mieszkańcy, bo to wszystko leży w gestii urzędu. Na miejscu trwają jeszcze ostatnie prace. Wybudowano także schody, które umożliwiają wejście na boisko. Tu jednak zapomniano o podjeździe dla wózków. W tegorocznej edycji znowu zwyciężył projekt Mieczysława Długosza. Tym razem jest to Wyginaj Śmiało Ciało, siłownia na wolnym powietrzu, która powstanie właśnie w strefie rekreacyjno-sportowej. To będzie jak gdyby kontynuacją tego, co w tym roku powstało. W następnym roku powstanie tutaj siłownia na wolnym powietrzu, która będzie usytuowana tutaj z dłuższego chodnika, obok boiska, od boiska, gdzie zgodnie z projektem, o ile będzie realizowane tak, jak było zaplanowane, będzie oddzielone siatką. W związku z tym, że koszt realizacji tego projektu to około 65 tysięcy złotych, do realizacji rekomendowano również projekt Janusza Bryły, obszar sportowo-rekreacyjny przy osiedlu Gigant. W ramach tego projektu także w tej strefie mają powstać m.in. stoły do tenisa stołowego. Koszt tego projektu to około 11,5 tysiąca złotych.